Panie dyrektorze. Panie dyrektorze. Wszyscy już poszli. Można pana poprosić o ogień?
4,35 m. Najlepszych żeglarskich wzorów do końca czuwa nad właściwym zacumowaniem jachtu. Nie przekaże tych czynności nikomu. Postępuje na... tak, jak czyniła przez całe minione 4,20 m. Jakby Mazurek miał popłynąć dalej, ale nie popłynie. Najbardziej znana dziś w świecie Polka jest w domu. Wśród czekających rodzice. Wyjście na ląd. Wśród pierwszych witających inżynier Hałaburda. Co on tak trzyma w ręce? Papier? Pracownicy tej radiostacji spędzili... Czemu palce odgiąć? Szukając w eterze sygnału z Mazurka. Dzięki nim, bez zmiany, widzieliśmy o losie żeglarki wszystko, co podstawiło. O kłopotach z sprzętem. Co to jest? Jakieś papiery. Życiorys. Urodziłem się w roku 1920 po ukończeniu szkoły ludowej. Zapomniałem, że w szkole ludowej miałem kolegę ze wsi, który dawał mi ser. Ten kolega był ze wsi. Po ukończeniu, po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, starałem się o przyjęcie do magistratu. W roku 1938 wyczyściłem buty kapą z łóżka. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpiłem do gimnazjum. Po ukończeniu szkoły średniej starałem się... Ludzie, chodźcie do mnie wszyscy. Ludzie, chodźcie do mnie wszyscy. A co, on śpi? Może udaje? W roku 1938 wyczyściłem w hotelu buty dywanem i przeciąłem ręcznik przy wycieraniu żyletki. Następnie po ukończeniu 18 lat przystąpiłem do egzaminu dojrzałości. Nie zdążyłem jednak kończyć, gdy w roku 1939 wybuchła wojna światowa, ten straszliwy kataklizm, który pochłonął. W dzisiejszym bloku programowym redakcja Teatru Telewizyjnego pragnie także oznaczyć swoją obecność i przedstawi obszerne fragmenty kilku inscenizacji polskich sztuk współczesnych, a mianowicie Jerzego Szaniawskiego Dwa Teatry w reżyserii Jerzego Antczaka. Dalej, Pierwszy Dzień Wolności Leona Kluczkowskiego w reżyserii Jana Bratkowskiego. Zdzisława Skowrońskiego Dekret w reżyserii Jerzego Antczaka także i Tadeusza Różewicza Kartotekę reżyserii Konrada Swinarskiego. Jak Państwo widzą, nie jest to zestaw przypadkowy. To jest moja ręka. Ruszam ręką. Moja ręka, moje palce, moja żywa ręka jest taka posłuszna. Robi wszystko, co pomyślę. Nie trzymaj rąk pod kołdrą. To brzydko i niezdrowo. Co z niego wyrośnie, jak będzie się tak długo wylegiwał? Wstawaj! Chłopcze! Ma 60 lat i jest dopiero dyrektorem administracyjnym operetki. Ręczy ci, że on się brzydko bawi pod kołdrą sam ze sobą. Plecisz. Przecież tam jeszcze ktoś leży pod kołdrą. Zdaje się, że kobieta. Oszalałeś, 7-letni chłopiec? Wczoraj wyciągnął mi złotówkę. Zerżnę mu skórę. Przy tym wyjada cukier z cukiernicy. Ależ on ma kolegium i referat. Ukradł mi złotówkę. Gdyby powiedział tatusiu, proszę cię o złotówkę, chcę sobie coś kupić, dałbym. To musi być ukarane. Ciszej. W kogo on się wda? Centaury. Nie udawaj, że śpisz. Wstań, kiedy ojciec do ciebie mówi. Stój. Stój, kto idzie. Stój, bo strzelam. Halt! Mówi przez sen. Ta straszna wojna. Chcę z tobą porozmawiać. Łap serdaku. Słucham. Dlaczego wyjadłeś cukier z cukiernicy? Nie kłam,
Opowiedz dokładnie, jak było. Coś mnie podkusiło, tatusiu, jakiś diabeł. Gdybyś powiedział, tatusiu, daj cukru. Panie dyrektorze, czas na posiedzenie. Zrozumiałem po 40 latach ogrom swych win. To ja zjadłem kiełbasę w Wielki Piątek 1926 roku. Wstydzę się swego czynu. Mój niski postępek nie może być niczym usprawiedliwiony. Zjadłem kiełbasę z łakomstwa, nie byłem głodny. Dzięki twojej trosce, tatusiu, miałem w dzieciństwie dosyta chleba. Często otrzymywałem drobne pieniądze na łakocie. Mimo to zbłądziłem. Ależ ojciec pyta o cukier, nie o kiełbasę. Mamo, nie broń mnie. Wyrzeknij się syna. Cukier zjadłem i kiełbasę. Było około 15, kiedy zaczęliśmy jeść kiełbasę. Panie dyrektorze, już czas. Chciałem się przyznać także do... Najwyższy czas. Kochani, mam konferencję, słyszycie? Konferencja dopiero za 2 godziny, ale trzeba się przygotować. Ja pana przygotuję na wszystko. Że to księżna Monako powiła ośmioraczki. W całej ojczyźnie urządza się żakinady, dziecinady i tak dalej. Od szczytów Tatr do Sinego Bałtyku. Ale dlaczego u nas księżna w Monako żyje? To jest bez znaczenia. 100 naszych młodych działaczy wybiera się maluchami do Konga. Inni składają ślubowanie czystości przedmałżeńskiej. Idioci, matołki, kretynie, pawiany, gnojki, złodzieje, oszuści, pederaści, onaniści, felietoniści, moraliści, krytycy, bigamiści. Idioci. Leżę. Szefowie rządów i sztabów pozwolili mi leżeć i patrzeć w sufit. Sufit piękny, czysty, biały sufit. Kochani są ci szefowie. Można spędzić spokojnie niedzielę. Przychodziłam. Usłyszałam, że mnie wołasz. Ja ciebie? Minęło 15 lat, jak wyszedłeś z domu. Nie dałeś znaku życia. Tak. Nie zostawiłeś adresu. Nie miałem. Mówiłeś, że idziesz po papierosy. Papierosy kupiłem. 15 lat cię nie było. Wytłumacz się, powiedz coś. Napiłbym się herbaty. Herbata. Herbata w takiej chwili, kiedy ja żądam rachunku z całego twojego życia. Zawiodłam się na tobie, Henryku. Ja mam na imię Wiktor. Zawiodłam się na tobie.
Jesteś świnią i oszustem. Już nie chce mi się gadać. Gadać mu się nie chce. Cicho, to ma gadać? Żeby choć jedno słówko. Nic. Głaskałeś mnie po piersiach. Łasiłeś się jak wąż. Uwodziłeś mnie pięknymi słówkami. Pięknymi słówkami? Mówiłeś, że będziemy mieli domek z ogródkiem. Parkę dzieci, synka i córeczkę. Świat się kończył, a ty kłamałeś. Świat się nie skończył. Złamałeś mnie. Przeżyliśmy. Nie masz pojęcia, Olu, jak jestem szczęśliwy, że mogę leżeć. Mogę leżeć, obcinać paznokcie, słuchać muzyki. Szefowie ofiarowali mi całą niedzielę. Może wyjdziesz do łóżka, porozmawiamy. Śpieszę się do operetki. Mam już bilety. Zostaw mi gazetę. Myślałem, że umrzemy. Więc mówiłem o dzieciach, o kwiatach, o życiu. Proste. Nigdy ci nie wybaczę. Butelki przed nalaniem muszą być dokładnie myte. Pracownicy rozlewni często nie zadają sobie trudu, aby skontrolować, czy butelki są czyste. Spotyka się w napełnianych butelkach różne ciała obce. Zdarza się nawet, że w piwku pływają muchy. Handel piwem dostarcza nie lada okazji do oszustw. W jaki sposób na przykład ze 100-litrowej beczki piwa zrobić 120-litrową? Bardzo prosty. Klienci zamiast pełnego kufla otrzymują kufel napełniony tylko w jednej drugiej albo w jednej trzeciej. Owszem, piwko powinno posiadać tak zwany kołnierz piany. Chodzi jednak o to, aby zawartość kufla odpowiadała normie. O czym mówi? O piwie. Wszystkie kufle czy szklanki. Czy w tym piwie są aluzje do władzy? Powinny być to... Alegorie, symbole, podteksty? Czy nasz bohater jest szermierzem? O piwie mówi. W tym piwie musi się coś kryć. Mówi, że w piwku pływają muchy. A muchy to już jest coś. Bzdura. U niego piwo znaczy piwo, a mucha to tylko mucha, nic więcej. Zlitujcie się, to nie bohater, to śmieć. Gdzie się podziały dawne bohatery? Orfeusze, woje, proroki. W piwku pływają muchy. Nie w piwie, tylko w piwku. Co to jest? To jest teatr na miarę naszych wielkich czasów. Czasy może są i duże. Ludzie trochę mali. Jak zwykle, jak zwykle. W piwku pływają nie muchy. Nie myli się nawet dokładnie. Tym się coś kryje. Kufli od piwa, wnętrze wielu kufli pokryte jest warstwą tłuszczu. A tłuszcz to wróg numer jeden złocistego napoju. Z tym trzeba skończyć. Wujek. Wujek. Byłem z pielgrzymką w klasztorze. Zajrzałem po drodze do ciebie. Wstąpił do piekieł. Po drodze mu było. No. A co u ciebie, nic, Stasiu? Nic, wujku. Kopę lat. Nie widzieliśmy się 25 lat. Pewnie wujka nogi bolą. Przecież to 100 kilometrów. Jak to dobrze, że wujek mnie odwiedził. Zaraz wujkowi wodę do nóg przygotuję. Wie wujek? Niech wujek sobie nogi wymoczy. Dobrze. Niechże wuj. Wujek. Wujka. Wujkowi. Poczciwy chłopiec. Dziękuję ci, dziecko,
za tę owację. Idę, wujku. Proszę. Dziękuję ci, chłopcze. Dziękuję. No, co tam u ciebie? No wiecie, wujek, miałem do wujka napisać, ale Zosia mówiła, że wujek chory, więc myślałem, że wujek umarł. Strasznie się cieszę, że wujka widzę. Nie ma wujek pojęcia. Co u wujka? No, jakoś się taczkę żywota pcha. Nie ma się z czego cieszyć. Wujek jest prawdziwy. I kapelusz prawdziwy, i teczka prawdziwa, i serce prawdziwe. Uczucia i myśli prawdziwe. Cały prawdziwy wujek, nawet kamaszki u wujka prawdziwe. I guziki, i słowa. Prawdziwe słowa. A co u ciebie, Władziu? Bo Helenka mi mówiła, że w Paryżu byłeś. Byłem. No, co tam, jak tam? Powiedziałbyś coś o tym Paryżu. Ja to go tam pewnie już nie zobaczę, ale... I ciotka ciekawa. Z przyjemnością, wujku. No, czasu chyba nie traciłeś. Chyba. No. Jak tam ludziska żyją? Żyją jakoś, różnie. Może... Wujek zapali francuskie. A jak francuskie, to dwa wezmę. Kupiłem trochę zapałek w Paryżu, mydełko toaletowe kupiłem, szczoteczkę, żyletki, koszule, perfumy, pineski, szpilki, igły. Jedzą tam dużo sałaty, sera i piją wino. Oczywiście kuchnia francuska. To się... Trochę przewietrzyłeś, no i okupiłeś się. Miasto wie, wujek, takiej błękitnej mgiełce, jak w spirytusie. Ale coś ty mi się, Karolku, wydajesz markotnie. Ej, Władziu, Władziu, czym ty się gryziesz? No, bo widzi, wujek, szkoda gadać. Klaskałem. Okrzyki wydawałem. Jakże to tak? Klaskałem. No właśnie, klaskałem. Wszyscy klaskali. Co mnie obchodzą wszyscy? Myślę o sobie. Klaskałem. I dzieciu z ciebie. Picasso też klaskał. Wujku, wujku. No więc co? Ja wiem, że wielu klaskało, ale oni zapomnieli. Zajmują się markami samochodów. I bawią się na balach maskowych, a mnie się ręce składają i tamto klaskanie klaszcze we mnie. We mnie jest czasem takie ogromne klaskanie, klaskanie, wujku. Klaskanie! W ogóle to zdechlaki z was. Słabe uszy. Lysy, a dzieli włos na czworo. A co ja mam powiedzieć? Pamiętam, w czasie buntów wrzuciliśmy do zupy naszego dowódcę. Czekaj, no. Jak to on się nazywał? Do zupy? Tak, tak. Właśnie w kotle gotowała się pomidorowa. No, było w ten czas niespokojnie. Zamieszki, bunty. No w ogóle gotowało się. Przyszedł sprawdzić do kuchni. Właśnie gotowała się w kotle zupa dla całej kompanii. I myśmy go tam rzucili. A potem przykryli klapą. Jeszcze teraz nie mogę powstrzymać się od śmiechu, gdy to sobie wspomnę. Sumienie masz delikatne. Ale ja ciebie rozgrzeszam. Smutny jestem, wujku. Wie, wujek, kiedy byłem małym chłopcem, bawiłem się w konie.
Zamieniałem się w konia i z rozwianą grzywą pędziłem przez podwórko i ulicę. Teraz nie mogę się zamienić w człowieka, choć jestem dyrektorem instytutu. Chciałbym rozkopać ziemię, wygrzebać kilka ziemniaków i upiec wujkowi. Chciałbym mieć w życiu własną jabłonkę. Z gałązkami, listkami, kwiatkami, jabłkami. Już tak dawno nie siedziałem w cieniu. Jabłko jest powleczone przeźroczystą warstwą wosku. Dotknięcia palców widać bardzo wyraźnie na takim jabłku. Jabłka wiszą na gałęziach. Czekają na moją rękę. Tak jak dziewczęta. No co, Kaziu? A może byś ty wrócił do domu? Wszyscy czekają na ciebie, i mama, i siostry. Nie, wujku, nie mogę. Nie chcesz jeszcze wracać ze świata do domu? Nie. Jeszcze się nie najadłeś, nie nalykałeś. Nie jeszcze, wujku. Apetyt wzrasta. Jak tylko otworzę usta, to bym łykał całe miasta i ludzi, i budynki, obrazy, biusty, telewizory, gwiazdy, odznaczenia, medale, zaszczyty. A co? Może byś się spakował i poszedł ze mną? Jutro będziesz na miejscu. Nie, nie mogę, wujku, wracać. Chodź, chodź. Wiosna idzie, ptaszki śpiewają. Mam dużo zajęć, różne zajęcia. Nie mogę się oderwać, nie mogę się połapać. Może później. To ja już pójdę. Tak, mój drogi, tak. No, to zostań z Bogiem. A ja mu na to mówię. Czy pan wie, kim ja jestem? Kto pan jest? Kto on jest? No, co on jest? Ja mam swoją dumę. Nie, 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 panie. Pan jest za mały, żeby tak do mnie mówić. Nie chciałem wiedzieć. Gdybym wiedział, nie mógłbym oszukiwać. Ale cierpię. Ja jestem... Czuję obcego, czuję wazelinę, lakier, bzdziny i literaturę. A, to ty, Bobik. Bobik, leżeć. Zdech pies. Służyć, Bobik. No. Łapę. Prawą. Dobrze ułożony, prawda? Nie wiem. Powie mu pan... Cierp! I cierpi. Powie mu pan... Skacz! I skacze. A nawet potrafi czytać i pisać. Ułożenie nie jest trudne. Wystarczy umiejętne postępowanie, nieco cierpliwości. A Bobik ma dobre chody i świetnie czuje wiatr. Bierze go pan? Nie mam pieniędzy. On nie gryzie? Nie ma zębów. Ma tylko język. Liże. Dam panu za niego kalkulator. Dobrze. Napijesz się? Pół czarnej i koniak.
Piłeś czarną w poprzednim etapie i co? Lepiej napij się wody. W tej wodzie moczył nogi uczciwy i prosty człowiek. Pij! To lekarstwo dla takich jak ty, jak my. Dosyć! Jesteś naprawdę uprzejmy, siadaj. Zaraz będzie kawa. Nie mam kawy, filiżanek i pieniędzy, ale od czego? Nadrealizm, metafizyka, poetyka snów. Dwie duże czarne. Pan życzy? Kartę. Kowior citromol, kawiar mit citron, huschlewersteuerschol, fleischbrühe mit eier, koczopeczennik, entenbraten, o szolot, nines doj eisch, etc. Pincir, fizetyk. Pan dobrze mówi po węgiersku. Troszkę. Jak się tu panu podoba? Budapeszt jest piękny. Pięknie położony nad Dunajem. Pan służbowo, inżynier. Nie, ja właściwie mam inne zajęcie. Czym się pan zajmuje u nas? Widzi pan, ja zajmuję się czasami pisaniem. Dziennikarz. Dlaczego pan mi dokucza? Mówiłem, że czasem pisuję do gazet, raz na rok. Jestem... No, odważnie. Jestem poetą. Jestem poetą. Jestem poetą. Jestem poetą, jestem poetą. Gdyby pan wiedział, jak trudno być poetą w dzisiejszych czasach. A kelnerem? Co to za oknem? Co to stoi za oknem? Co pan znowu wymyślił? Przecież to jest szubienica. Ale... gdzież tam? To jest karuzela. Nie widzi pan, że się kręci? Muzyka przygrywa. Ale tam wiszą. Owszem, ludzie. Na wygodnych krzesełkach wiszą. Rzeczywiście. Pan jest bardzo uprzejmy. Jestem strasznie ciężki i otumaniony po tym żarciu. Chciałem powiedzieć, że ja też. Wiem. Ja też piszę wiersze. I nie wstydzę się tego. O, jaka plamka czarna. To atrament. Atrament. To można zmyć śliną. O, i u pana plamka. Dwie plamki. Dwie czerwone plamki. To jest krew. Prawdziwa krew? Krew wroga. Znam tylko smak wody, wody, śliny i atramentu. A, jaki smak ma krew?
plamka krwi. Jak przeżyłeś wojnę, okupację? Nie miałeś broni w ręku? Dzięki żonie. Żona. Żonie. Żonie. Z żoną. Na żonie, pod żoną. Won. Rączki sobie. Wyobraź sobie, kochanie, kimonowa suknia z wełny w pepitkę. Z przodu nałożony karczek, przechodzący do tyłu i krojony z długimi. Ale kochanie, musimy uciekać. Pa, pa, całuję cię. Zadzwoń. Pamiętaj. Całuję rączki. Sami się wieszajcie. Wolę mały palec u nogi niż was wszystkich razem. No, wieszajcie się. Nie? Tak bardzo się kochacie? Ta baba kocha bardziej swojego pieska niż mnie, człowieka, bo to jej piesek. Ona swoją ślepą kiszkę bardziej kocha od całej ludzkości. Zawóz, Dzidek. Zapomniałeś zrobić spowiedź u franciszkanów? Jeszcze nie zrobiłem rachunku sumienia. Jakie masz grzechy? Skwarki jadłeś w piątek, frajerze. Nanek tak podobno trzepał kapucyna, że zemdlał. No, byłaś piękny. Wiesz, że nasz burdel w Ameryce? To prefekt nie uczył naszej szkole? Nie. Zaraz na początku wojny zwiał. Po wojnie nic nie wiem. Umarłem w 36 roku. Utopiłem się. Więc nic nie wiesz. Była druga wojna światowa. No powiedz, jak było. Masz trochę czasu? 2-3 minuty. Wystarczy. Pamiętasz fabrykę drutu? W piątek 1 września 1939 spadły tam pierwsze bomby. Szedłem po gazetę. Jakiś chłopak krzyczał, że wojna wybuchła. Drugi kopnął go w tyłek. Nie, pieprz, gówniarzu. Ale w godziny zbombardowali całe miasto. Nasza ulica się spaliła, potem to trwało jeszcze parę lat. Była okupacja. W maju 45 skończyła się wojna. Zginęło podobno 33 miliony ludzi. A co było z tobą? No, tak jak ze wszystkimi, różnie. To co? Nie pójdziesz do franciszkanów? Rekolekcje. No właśnie, nie wiem. Sam nie wiem. Wpadnij po mszy do Kazika. No dobra, serwus. Taki młody i podgląda. Co pani tu robi? To jest mieszkanie prywatne. Kto pani pozwolił tu wejść? Prywatne mieszkanie. Ja pani nie znam.
Pan mnie w kąpieli podglądał, panie Wacku. Ćwierć wieku minęło od tej chwili, tak, przypominam sobie. Ale widzę, że pani już wyszła z wody. Niech pani idzie dalej. Nie mam teraz czasu, muszę przeczytać listy. Ja poczekam. Mój Janku, jestem rozrzewniona dowodem twojej pamięci. Przybywaj, żebym własnymi paluszkami mogła ci włożyć do buzi najsłodszą pralinkę z nadesłanej bombonierki, twoja Zosia. Kochany Zdzisławie, dochodzą mnie bardzo niepożądane wieści o tobie i twoich nadwyraz lekkomyślnych postępkach. Tak odpłacasz mnie za troski, starania i wydatki, jakie ułożyłem na twoje nauki i wychowanie. Na wykłady nie chodzisz, zajmują cię gry, zabawy i miłostki. Popraw się, kochany Zdzisławie, bo jeszcze jedna zła wiadomość i zerwę z tobą i nie dość, że ci odmówię wszelkiego zasiłku, ale nadto zabronię komukolwiek wspominać, że jesteś moim synem. Zasyłam ci ojcowskie błogosławieństwo, matka płacze. Serdecznie rozżalony ojciec. Drodzy kuzyni, uroczystość waszego srebrnego wesela. Ćwierć wieku minęło tych chwili. To byś nadal to sam róża, jak wam się życie. Stali się patriarchami tych zasad, jakie tak szczytnie przyjęliście sami. Stary przyjaciel NN, Warszawa, 24 stycznia 1902 roku. Ten film nie ma happy endu. W naszej ludzkiej ocenie kończy się tragicznie. Ale świat zwierząt jest inny. Mam, wydaje się, czymś nie do pojęcia fakt, że tak wiele dorosłych antylop biernie przygląda się tragedii, zamiast wspólnie zaatakować myśliwego i obronić młode. Ale ten film reżyseruje przyroda. Wstyd! Taki młody chłopiec i podgląda kobietę. Kto pani pozwolił tu wejść? To jest prywatne mieszkanie. Prywatne mieszkanie? Mieszkanie prywatne. Ja pani nie znam. A ja pana pamiętam chłopczykiem w marynarskim ubraniu z kołnierzykiem. Wieki minęły. No to cio. Tak. Pamiętam. Miałem 15 lat. Był lipiec, blask zachodzącego słońca na wodzie, czerwona rzeka pod konarami starych olch. Byłaś wtedy tłusta i biała. Byłaś młoda, gruba dziewucha, biała jak śnieg. Wchodziłaś powoli do ciemnej rzeki. Czarne olchy stały nad wodą. W koronach czerwone słońce. Oddałbym wtedy pół życia, całe miasto, cały świat za dotknięcie twoich piersi. Gdybym mógł położyć rękę na twoim udzie, na wzgórku Wenery. Na czym? Na wzgórku Wenery, ty idiotko. Mogłaś być dla mnie królową, mogłaś być dla mnie muzyką, ogrodem, owocem. Mogłaś być drogą mleczną, ty krowo. Ale chowałaś to dla jakiegoś cwaniaka, łobuza, cynika, bałwana, złodzieja. Teraz ryczysz. Mogłaś być dla mnie ogniem, źródłem, radością. Jak ja wtedy cierpiałem. Chciałem wyskoczyć z własnej skóry. Twój brzuch był dla mnie objawieniem. Twój zadek był gwiazdą. Ty idiotko, ty beczko peklowanego mięsa. Wyroś się, bo cię tu rozwalę na miejscu. Więc pan umywa ręce, tak? Umywam.
wiązałam z wizytą u pana. Tyle nadziei. Sądziłam, że pomnąc na dawną znajomość, zechce pan podać rękę samotnej kobiecie. Co to pana obchodzi, że wzrasta we mnie wydzielanie hormonu gonadotropowego? Tak, panie? Wacław. Tak, panie Wacku. Miewam coraz częstsze bóle głowy. Gorące uderzenia krwi do głowy, zawroty głowy, bóle stawowe. Lekarz zaleca mi do ust podawanie estradiola, ale to powoduje we mnie nudności i bóle brzucha. Gdyby nie to, że znam pana od tyciego, nie zwróciłabym się z tak intymną sprawą do obcego mężczyzny. Jako pierwsza w tegorocznej kampanii ruszyła w Polsce cukrownia Chybie w województwie bielsko-bialskim. Jakże świat się zmienił. Ludzie są zupełnie nieczuli na cierpienia swoich bliźnich. Coś. Ruszaj się. Myśl. On sobie leży, a czas leci. Mów coś. Rób coś. Posuwaj akcję. Chociaż łup. Nic się nie dzieje. Co to znaczy? Dajcie mi spokój. Dzięki Bogu, nie śpi. Mam coś robić? Nie wiem, może. On znów zasypia. Wielkie nieba. Bez mąki przecież nie ma chleba. Teatrze trzeba grać. Tu musi się coś dziać. Nic mi się nie chce. Choć nawet u Beketa ktoś gada. Czeka. Cierpi. Śni. Ktoś płacze. Kona. Pada. Bdzi. Rusz się. Inaczej teatr zgubisz. Cyrk pcheł wystawia dziś Hamleta. Dajcie mi spokój, ja odchodzę. Stój. Odchodzę. On się upił. Ja z nimi skończę. Ty znów zasypiasz. Widzisz, głupcza? No przebij głową, wal. Gdzie ty właściwie idziesz? Gdzie? Do szpitala? Do ludzkości? Do lodówki? Do łososia? Do wódeczki? Do udka? Do nóżki? 20-letniej? Do cycuszka? Widzisz, no gryź. Gryź własne palce. To dobry pokarm. Wszystko umiera pod twoją ręką, bo nie wierzysz. O siłku, gdzie leziesz? Leziesz już 58 lat do słońca, do prawdy, do ściany. Stoję pod ścianą, bracia moi, moje pokolenie do was mówię. Nie mogą nas zrozumieć. Młodzi i starzy. Jak to się stało? Nie mogę zrozumieć. Byłem przecież. We mnie było tyle różnych rzeczy. A teraz. Nic tu nie zostało. Tu. Tu. Nie trzeba. Nie zawiązywać. Nie trzeba zawiązywać oczu.
Chcę patrzeć do końca. Proszę, Ptysia. No tak. Co tam, można i tak. Ptysia, proszę. Kiedy jeszcze żyłem, to prawdę będziecie zgorszeni, będziecie znudzeni, ubawieni tym opowiadaniem. Proszę, Ptysia i pół czarnej. Dlaczego pół? Czy pan nie rozumie, czy ja źle mówię po polsku? Pani nie jest Polką? Meine Hobby Reisen, Bische, Theater, Kunstgewerbe. Pani jest Niemką? Tak. Bardzo mi przyjemnie. Widzi pani, muszę pani wyjaśnić, das ist ein Irrtum. Więc to nie jest krokodyl? Wy młodzi nie zdajecie sobie sprawy. Ile pani ma lat? 20. Ale to było otwarte. Widziałam różnych panów, panie siedzieli, rozmawiali, pili kawę. Wy młodzi potraficie wszystko wyśmiać. A może tylko tak was przedstawiają skretyniali, żurnaliści. Ja mam do was zaufanie. Proszę się nie śmiać. Mam do pani prośbę. Chcę powiedzieć, proszę o kilka minut. Pani mówiła po niemiecku. Właściwie nic ciekawego nie mam pani do powiedzenia. Pani chyba nie myśli, że chcę ją uwieść, wpakować do łóżka. No rzeczywiście, tu stoi łóżko. Przepraszam, nie zauważyłam. Żeby tylko pani mnie dobrze zrozumiała, to wszystko jest bardzo proste. Chcę po prostu powiedzieć, że to dobrze, że pani jest. Że pani jest na tym naszym świecie taka, jaka jest. Że ma pani 20 lat i takie włosy, usta, oczy i że pani się uśmiecha. Tak powinno być. Życzę pani, żeby pani się uśmiechała i była szczęśliwa. Widzi pani, ja jestem uwalany w błocie i we krwi. Pani ojciec i ja polowaliśmy w lasach. Polowali? Na co? Na siebie. Z karabinami, ze strzelbami. Nie będę opowiadał. Teraz lasy stoją ciche, prawda? Cicho jest w lasach. Proszę. Niech pani się uśmiechnie. W tobie jest cała nadzieja i radość świata. Musisz być dobra, czysta, wesoła. Myśmy wszyscy byli w straszliwych ciemnościach pod ziemią. Chciałem jeszcze raz powiedzieć, ja, dawny partyzant polski, życzę pani szczęścia. Życzę szczęścia całej waszej młodzieży, tak jak i naszej. Proszę się ze mną pożegnać. Już się nie zobaczymy. Wszystko jakoś wyszło śmiesznie. Jak głupio, straszliwie głupio. Dlaczego nie można nic powiedzieć? Wyjaśnić drugiemu człowiekowi. Dlaczego nie można przekazać tego, co najważniejsze? Boże, Boże. Aufstehen! Aufstehen! Raus! Alles raus! Maul halten! Klappe zu Schnabel halten! Willst du doch quatschen? Du hast aber Mist gemacht, du! Du Arschloch! Schweinehund! Du Drecksack!
bój się. To jest twój pokój. O, widzisz? Stół, a tu szafa, jabłuszko na stole. Boisz się mebli, głuptasku? Ten pan już nie przyjdzie. Ty boisz się krzesła, starej gazety, stukania, głosów za ścianą? Dziwaczysz. A może chcesz się wyróżnić? Uśmiechnij się. Ten pan już nie przyjdzie. Spójrz nam w oczy. Nie kryj się po kątach. Nie stój pod ścianą. Przecież nikt ci nie każe stać pod ścianą. Odezwij się. Pan podchorąży mnie już nie poznaje? Nie. W oddziale partyzanckim wołali na mnie wrona. Pan podchorąży mnie już zabył. Ludzie, dajcie spokój z tą przeszłością. Pan się na ludzi gniewa? Sznapsa by tu, gdzie kapki nie było? Jest pół butelki w szafce i szklanka. Był jeszcze roj mops, ale ojciec zjadł. Pewnie. Co śledź, to nie jabłko. Pan podchorąży, co teraz piastuje? Pewnie jakąś wysoką godność. Jestem zastępcą dyrektora Operetki Narodowej. Pamięta pan podchorąży, jak my śpiewali? My nie, my nie, my Niemców nie boimy się. Darujcie wronę, ale nie mam teraz czasu. Muszę to wszystko uporządkować, sprawdzić, podsumować, wyciągnąć wnioski. Nie ma czasu na wspomnienia. Pan podchorąży to już nie pamięta, jak mnie rozwalił. Panie podchorąży, pan się pogniewał na ludzi. Pan się rozzłościł na cały świat pewnie. Wrono, jak się masz? Pan, panie podchorąży, czyścił wtedy parabelkę. Nie wiedział pan, że w lufie była kula? Stare historie. Na co to wygrzebywać, wrona? Tego dnia miałem odejść z oddziału. Dostałem nawet od kucharza kilo słoniny i ćwiartkę spirytusu na drogę. A pan mi strzelił w brzuch. Czyściłem pistolet. Pan był wykształcony. Głupszy pan był ode mnie. Politycznie pan był głupszy. Nabrali pana. Rozkaz to rozkaz. I jeszcze pan te głupoty powtarza? Zaraz zacznie się martyrologia. Co takiego? Gadanie o cierpieniach i torturach. Nawet nie wiedziałem, że to tak się nazywa. Martyrologia, męczeństwo, rozumiecie, mewa? Moje przezwisko było Wrona. Ja tam myślę, że pan był jeszcze gorszy śmiedzi ode mnie. Pan był wygadany, ale bojący się. Niech pan, panie podchorąży, się na mnie nie gniewa. Znam jeszcze gorszych od pana.
Jeden taki to przemawia ciągle przez radio i pisze. Dawniej to się na tego Żdanowa powoływał w swoich rozprawach, a teraz cytuję jakoś tę, no, pannę i Janka Kiziora. Smrodził ze strachu i mówił, że przełamywał swoją świadomość i te, no, nawyki drobnomieszczańskie. Niech pan, panie podchorążu, o prostych ludziach nie gada. Prostych ludzi już nie ma. Nie ma w naszym kraju. Wroma. Podejdź bliżej. Podaj mi rękę. A nie, no co? To niby u nas już jest po rewolucji? Tak, Wrona, zwyciężyłeś. Co ta panienka, co śpi i ci wszyscy, co tu do pana przychodzą, to oni już są nowi ludzie? Socjalistyczni. No, to są sprawy złożone. Pan podchorąży się zawsze wymigiwał. Proszę się nie denerwować. Proszę pomyśleć. Co pan tu robi? On ma dzisiaj egzamin dojrzałości. Maturę. A dlaczego dopiero teraz? No już i tak jest spóźniony. 40 lat. Dłużej czekać nie mogę. Proszę się przygotować. Proszę siadać. Tak. Co mi pan powie na temat przyłączenia Rusi Czerwonej? Wraz ze śmiercią króla Daniela rozpoczął się okres upadku Rusi Czerwonej. Wprawdzie jeden z jego synów, Szwarno, jako zięć Mendoga, zasiadł na krótko na tronie litewskim, ale o drugim, Lwie Pierwszym, wyrażała się kronika niepochlebnie. Po nim panowanie objął jego syn Jerzy I, który połączył księstwo włodzimierskie i księstwo halickie. Jego synowie Andrzej i Lew II Halicki utracili Podlasie i Polesie na rzecz Gedymina, ale potem zawarli z nim przyjaźń i syn Gedymina ożenił się Lubart ożenił się z Buszą, córką Andrzeja, a więc siostrą Aldony, żony Kazimierza Wielkiego. No świetnie, świetnie, doskonale. Brawo, młodzieńcze. Jest pan doskonale przygotowany do życia. Właściwie to zdał pan swój egzamin dojrzałości, ale dla świętego spokoju muszę panu zadać jeszcze kilka pytań. Rozumie pan, no, trzeba formalność. Niech mi pan powie, co pan ostatnio czytał. Gazetę. No a w tej gazecie? Porady. No, proszę mi opowiedzieć swoimi słowami. Jedna Marysia zakochała się na wczasach w Wacku. No i ze sobą chodzili. Ale przedtem Wacek, którego Marysia pokochała pierwszą i gorącą miłością, chodził z Jaćką, co ukrył przed Marysią i potem został wysłany do wojska. Napisałem do Wacka, do wojska, że spodziewam się dziecka. Ale Wacek nie odpowiedział, a potem mi napisał, że on też spodziewa się dziecka, ale z Jaćką, która chodziła statkiem.
Ja mam lat 16, kochana przyjaciółko, i kiedy poznałam Zenka, miałam lat 8. Teraz jestem w naszym miasteczku wytykana palcami. Poradź, kochana przyjaciółko, co zrobić. Czy może być jeszcze przede mną życie? Tak. Wy młodzi jesteście nastawieni wyłącznie na używanie życia. To fakt, tak. Smutny fakt. A kto będzie cierpiał na tym świecie? Właśnie, panie profesorze. A ile pan sobie liczy lat, młodzieńczy? 58. No, wspaniale. Widzi pan, niech pan pamięta, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Dziękuję. Więcej pytań nie mam. Aha, jeszcze jedno. Niech mi pan powie, za co kochamy Chopina. Chopin ukrył armaty w kwiatach i spopularyzował imię Polski w świecie. No tak, ale co czujesz, słuchając jego muzyki jak rok długi? Czuję głęboką wdzięczność dla kompozytora. Tak, no jak tu można mówić, że nasza młodzież jest cyniczna i obojętna? Panie profesorze, proszę tutaj. Co to jest? Monenka. A to? Pięść. Ręka. Pięść. Ręka. Pięść. Ręką można zabić. Udusić. Można napisać wiersz albo receptę. Można pieścić. Co to jest? Jabłko. A to? Guzik. Czy pan może mi pożyczyć 500 zł? Nie. Czego ci nie ubędzie, byś najwięcej dała. Do podpisu, panie dyrektorze. Dawać potem będziesz chciała, kiedy ci zmarski twarz zorzą, a gładkie zwierciadło pokaże to na oko, że cię siła spadło. Uwielbiam Kochanowskiego. Nie uciekaj, Marada. Wszak wiesz, im kot starszy, tym pospolicie mówiąc ogon jego twardszy. Idą. Jakiś dziennikarz stoi pod oknami, prosi o wywiad. Przed się stoi potężnie. Czekał zeszłego roku. Niezdrowy. Pan rozumie, panie dyrektorze, że w naszych czasach przede wszystkim szybkość informacji. Ach, taka jestem zmęczona. Senna. Wejdę do łóżka. Szkoda, że spałaś. Ojciec tu ciekawe rzeczy opowiadał. Więc ty masz ojca? Jakie to dziwne. I matkę. Nie. Nie mogę sobie ciebie wyobrazić w kształcie embriona. Więc byłeś tyci jak mój paluszek? Tyci. A potem ssałeś pierś?
byłem karmiony z butelki. A wąsy? Kiedy ci wyrosły wąsy? Broda. W poniedziałek. Jakim grubym głosem mój kogucik mówi. Biedny ojciec. Biedny. Opowiedz mi o twoim starym. Gdy mój ojciec był kapitanem okrętu, biskupem, gdy miał szablę, gwiazdę, wstęgę, stolec, koronę. Gdyby zdobył Amerykę albo szczyt. Gdyby jednym słowem różnił się choć trochę od zwykłych szarych ludzi. Złoty ludzie nie są szarzy. Gdyby różnił się od tych zwykłych szarych ludzi. Gdyby był ludożercą, lolobrigidą, astronautą. Ale był małym urzędnikiem w powiatowej mieścinie, tak jak ja. Jak ty, jak my wszyscy, tacy ludzie, odchodzą szybko, zapomina się o nich. Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o tym, żeby zostać strażakiem. Chciałem mieć błyszczący hełm, pas, toporek. Zdawało mi się, że z płonącego domu wynoszę znajomą dziewczynkę. Wszyscy patrzą na mnie z podziwem, dziękują mi, przypinają medal. Biegałem po podwórku z rozwartymi ramionami i wtedy zdawało mi się, że jestem samolotem albo lotnikiem. Byłem też małym źrebaczkiem. Tak. A kiedy zacząłem chodzić do szkoły, zmieniły się moje marzenia. Chciałem być podróżnikiem, milionerem, poetą albo świętym. A teraz? A teraz jestem zawsze sobą. Tak długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie. Do siebie? Jak tam wygląda? Co tam jest? Nic. Wszystko jest na zewnątrz. A tam są jakieś twarze, drzewa, obłoki. Umarli. Ale to tylko przepływa przeze mnie. Widnokrąg jest coraz mniejszy. Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy. Z zamkniętymi oczyma widzę. Miłość, wiarę, prawdę. Nie znam się na tym. Tak. Tak to jest. Skuś się. Zasnął. Mężczyźni są strasznie dziecinni. Ciągle dążą. A jak już dotrą do celu, rozpaczają. Śpieszą się.
mordują. Nigdy by w nich nie dojrzał płód, są nieuważni. Żaden z nich nie uchroni przez 9 miesięcy owocu. Jak to dobrze, że my dźwigamy i rodzimy życie. Oni są urodzonymi abstrakcjonistami. W tym jest śmierć. Dzieckiem w kolebce, które urwał hydrze, ten młody z dusi centaury, piekło ofiarę wybrze, do nieba pójdzie po laury. Panie, panie, pan się zbudzi, to ja. Co? Kto? No ja. Muszę panu zadać kilka pytań. Pan mnie? Tak, sekretarka zapewne wspominała. Pan z prasy. Nie widział pan tu gdzie jabłka? Nie. A może pan zjadł to jabłko? Nie, nie zjadłem. No, jesteście zdolni nie do takich rzeczy. Proszę pana, ja chciałbym z panem porozmawiać poważnie. Otóż w związku z Nowym Rokiem nasza agencja pragnie przeprowadzić kilka rozmów z różnymi znakomitościami, a także ze zwykłymi... Prostymi? A jakże? Ze zwykłymi, prostymi obywatelami. No? Czy można wiedzieć, jaki pan ma cel w życiu? Już osiągnąłem i teraz raczej trudno mi powiedzieć. A czy pan jest zadowolony z tego, że żyje? Tak. A dlaczego? Czy ja wiem? Któż to ma wiedzieć? Nie wiem. A czego pan chce dokonać jeszcze? Mam pewne plany. Chciałbym oczywiście... Wprawdzie... Jakie są pańskie poglądy polityczne? Kto o 5 rano ma poglądy polityczne, oszalał? Chce, żeby miał o świcie poglądy. Najpierw trzeba się umyć, ubrać, załatwić, wyczyścić zęby, zmienić koszulę, włożyć krawat, wciągnąć spodnie i dopiero poglądy. Rozumiem. Czy pan wierzy w zbawienie? Tak. Do pewnego stopnia. Śmieszne pytanie. Jeśli się nie mylę, to pan jest prostym człowiekiem. Tak. Czy pan wie, że w pańskich rękach leżą losy świata? Do pewnego stopnia. I co pan zamierza uczynić, aby zachować pokój na świecie? Pan sobie zdaje sprawę z tego, że w wypadku wojny nuklearnej zginie ludzkość. No oczywiście, oczywiście. No i co pan robi, żeby nie dopuścić do wybuchu? Nic. Ale pan przecież kocha ludzkość. No oczywiście. A dlaczego? Jeszcze nie wiem. Trudno mi odpowiedzieć. Jest dopiero 5 rano. Niech pan przyjdzie koło południa. Już będę może wiedział. Niewiele się tu dowiedziałem. Za późno pan przyszedł.